Szczęść Boże, chciałbym zaprosić słuchających do wspólnej i bardzo ważnej koronki w intencji nawrócenia muzułmanów. Po zakończeniu modlitwy będą informacje o tej koronce w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się poczuł z Ducha Świętego. Narodził się z Marii Dziewicy, umęczony pod Poncjuszem Piłatem, ukrzyżowany u Marii pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy u Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie grzechów, odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny Amen. Przez święte rany Jezusa i łzy Jego świętej matki, miłosierny Ojcze, daj im poznać Twojego syna. 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 Miłosierny Ojcze, daj im poznać. Twojego syna. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Przez święte rany Jezusa i łzy Jego świętej matki. Miłosierny Ojcze, daj im poznać Twojego syna. Miłosierny Ojcze, daj im poznać Twojego syna. Miłosierny Ojcze, daj im poznać Twojego syna. Miłosierny Ojcze, daj im poznać Twojego Syna, 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 Miłosierny Ojcze, daj im poznać Twojego syna. Miłosierny Ojcze, daj im poznać Twojego Syna. Miłosierny Ojcze, daj im poznać Twojego syna. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Przez święte rany Jezusa i łzy Jego świętej matki. Miłosierny Ojcze, daj im poznać Twojego syna. 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 Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Przez święte rany Jezusa i łzy Jego świętej matki. Miłosierny Ojcze, daj im poznać Twojego syna. 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 Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Prześwięte rany Jezusa i łzy Jego świętej matki. Miłosierny Ojcze, daj im poznać Twojego syna. 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 Chwała Ojcu i Synowi. I Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia, życie słodyczy i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc, na tym łezpadole, Przeto orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć. A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. O koronce w intencji nawrócenia muzułmanów mówi Pan Jezus dla francuskiej prorokini, Monique Marie, 10 kwietnia 2008 roku. Koronka jest w czwartym zeszycie miłości i znajduje się na stronach 45-48, a oto ten przekaz. Przybyliście tutaj, aby modlić się za Francję, mój ukochany kraj najstarszą córę Kościoła. Przyszliście tu, żeby za nią błagać. I właśnie z powodu tego błagania, które słyszę jeszcze zanim ono nastąpi. Przypominam dziś Monikuę Marię modlitwę, którą jej przekazałem już dawno temu, ale której nie napisała i której znaczenie dopiero dzisiaj doceniła. Rzeczywiście, co można zrobić poza tym, co już robicie, aby ocalić swój kraj, który dzisiaj jest tak naprawdę w równym stopniu zamroczony ateizmem, jak i licznymi sektami i innymi nurtami religijnymi. Ale przede wszystkim. Religią muzułmańską. Jak możecie wykorzystać obecność muzułmanów, aby przyspieszyć odnowę swojego kraju? W istocie, czy mój szczególnie upodobany kraj nie odrodziłby się szybciej, gdyby wielu muzułmanów nawróciło się na wiarę katolicką? Jak możemy nakłonić szczere dusze, aby rozpoznały we mnie wcielonego Boga? Słowo Boże! Jak sprawić, żeby mnie pokochali, jak ich przyciągnąć do mojego jedynego kościoła katolickiego, modląc się za nich codziennie i coraz więcej. I dlatego w tych dniach, kiedy tak wielką miłością czcicie mnie w Trójcy Przenajświętszej, w tych dniach, kiedy błagacie moją najświętszą matkę, w tych dniach, kiedy przychodzicie prosić o wstawienictwo. Świętą Joannę Dark i wszystkich świętych Francji daję wam bardzo prostą modlitwę, która odmawia się na Różańcu i która jest skierowana do mojego Ojca. Będzie miała wielką moc i umożliwi nawrócenie wielu muzułmanów. Tak, mój Ojciec jest miłosierny, dosłownie słodki. To imię, które w końcu mu przypiszą ludzie, a zwłaszcza Francuzi, poruszy jego wnętrzności. Tak, mój ojciec jest delikatny, a to stwierdzenie uleczy zranione serca tych, którzy to mówią. Tak, mój ojciec jest łagodny, i to powtarzane orędzie, śpiewane i intonowane w całej Francji, a wkrótce na całym świecie wytworzy w sercach muzułmańskich mężczyzn kobiet i dzieci, którzy czczą mojego ojca szczerze, jego owoc, którym jestem ja, jedyny, Syn miłosiernej dobroci i ekstremalnej czułości. Tak, mój ojciec was wysłucha i da światło szczerym muzułmanom. Stopniowo zrozumieją, że ja jestem ich Zbawicielem i ich Bogiem. Dowiedzą się, zapłaczą. Będą chcieli wejść do kościołów, aby zbliżyć się do mnie. Poczują, jak ich dusze radują się. A nawet ich ciała staną się lżejsze, bo w końcu mnie odnaleźli ci, którzy mnie szukali tak długo. I tutaj będą mieli skrajną potrzebę zobaczenia Was na kolanach w moich kościołach, ponieważ od dawna są przyzwyczajeni do kłaniania się, aby modlić się do odległego Boga. Nie będą w stanie spotkać świętego świętych. Obecnego we wszystkich tabernakulach świata, bez jeszcze większego pokłonu. Och, uważajcie zatem, aby nie oddalać ich od moich świętych ołtarzy: tych, którzy brawurowo będą się przeciwstawiać swoim mistrzom, swoim instruktorom, aby w ukryciu mnie tam znaleźć. Uważajcie, aby nie sprowokować ich ucieczki, jeśli nie znajdą tam świadectwa. Ogromnej miłości, jakiej będą się spodziewać. Och, bądźcie ostrożni, mój ojciec chce ocalić ich duszę od ślepoty, w której są trzymani. Mój ojciec chce mnie objawić tym, którzy się modlą. Odmawiajcie, odmawiajcie tą koronkę codziennie, a nawet kilka razy dziennie. Rozpowszechniajcie ją wokół siebie, niech będzie odmawiana we Francji, w Europie. I w całym świecie katolickim, aby muzułmanie wreszcie odważyli się łamać zakazy, które uniemożliwiają im wchodzenie do moich kościołów. Módlcie się, wstawiajcie się tymi prostymi słowami. Wasze serca napełnią się współczuciem dla tych, którzy nie znają ani mojego pocieszenia, ani mojej świętej matki, ani mojego kochającego ojca, bardziej miłosiernego. Niż samo miłosierdzie, bardziej łagodnego niż sama łagodność, piękniejszego niż wszelkie piękno, bardziej cierpiącego z powodu ich oddalenia niż cała cierpiąca ludzkość. O, niech to współczucie będzie większe niż wasze lęki i wasze osądy. Odmawiajcie, odmawiajcie tą świętą koronkę. Zacznijcie natychmiast. Z pewnością, nie wyeliminuje to wszystkich cierpień, przez które będzie musiał przejść mój drogi kraj i przez które moi ukochane dzieci udowodnią swoją miłość, ale ogromnie zmniejszy ich liczbę, ponieważ wielu z tych, którzy mieliby obowiązek Was prześladować, będzie po Waszej stronie, aby Was chronić i Wam pomagać. Będą nowym świętym Pawłem, który w drodze, aby Was uwięzić, Zostanie powalony moją miłością. Ochmiejcie ufność w tej modlitwie, bardzo wielką ufność. Kocham Was, którzy mnie słuchacie. Kocham Was, którzy słyszycie, jak serce Waszego Boga drży i cierpi. Kocham Was, którzy słyszycie jęki mojego serca. Jezus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, Zbawiciel wszystkich, przyjdźcie. Przyjdźcie do mojego serca. Drugi przekaz z szóstego zeszytu miłosnego, mówiący też o gorącej w intencji nawrócenia muzułmanów znajduje się na stronach 93 95, będzie w opisie pod filmem. A teraz chciałbym przekazać bardzo ważne słowa namaszczonego brata Andrzeja na temat mocy różańca drogi krzyżowej. Za zmówienie którego jest 10 tysięcy zbawień w każdej godzinie i 10 tysięcy uwolnień z czyśca. w godzinie miłosierdzia 10 tysięcy zbawień, 40 tysięcy uwolnień z i 400 nawracających się. Przed odmówieniem Różańca Drogi Krzyżowej możemy podać intencję właśnie za nawrócenie muzułmanów. Sądząc, z obietnic przykładowo koronki do miłosierdzia Bożego, zbawiana jest jedna osoba. Koronka za muzułmanów być może też jest jedna osoba. Kochani słuchacze, macie teraz porównanie. Jako moc sprawczą, ma z Drogi Krzyżowej. Weźmy pod rozwagę dobre wykorzystanie czasu. Pozdrawiam z Panem Bogiem i Maryją.